Jeszcze tylko prace kosmetyczne i będzie można się wprowadzać. Mowa o Euckim Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym i jego nowej siedzibie. Kończy się kolejny etap modernizacji placówki. Tym razem całkowicie przebudowany został budynek MOSU. Będzie cudny efekt finalny, bo to co tutaj planujemy zrobić, to rzeczywiście zmienia zupełnie oblicze Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, począwszy od budynku, który za nami jest właśnie dopieszczany, bo już za. No 3-4 dni będzie zgłoszony do odbioru. Wszystkie prace podzielone zostały na trzy etapy. Zarówno na pierwszy, jak i drugi udało się zdobyć pokaźny zastrzyk środków zewnętrznych. Poza przebudową budynku, MOS zyska nowy sprzęt. Będzie przebudowa Hangarów, przebudowa wewnątrz hali basenowej, czyli będzie wymiana systemu ogrzewania, no i odświeżenie, tam i posadzki, bo będzie ogrzewanie podłogowe, już nowoczesne. W ramach tego projektu będzie jeszcze zakup sprzętu pływającego, czyli pięć łódek optymistów. Bojery będą kupione. Trzeci etap, także z dofinansowaniem zewnętrznym, to m.in. inwestycja w kolejny sprzęt treningowy. Łodzie, dobrą siłownię z odnową biologiczną i nowe pomosty pływające. Warto dodać, że stary budynek ośrodka sportów wodnych powstał w 1983 roku. Były firmy, które po prostu interesowały się poszczególnymi sekcjami. Zakłady mięsne bodajże piłkonożną, polmo boksem, a z kolei wieślarstwem zajmował się prywabet ówczesny, prawda, z dyrektorem spychało. To wszystko jest powiązane, powiedzmy, z istnieniem w ogóle sekcji wyśladzkiej, która najpierw powstała w Loku, później klub sportowy Mazurełki, przejście później tutaj, po wybudowaniu w klubie sportowym Mazur, no i poprzez to, że zmieniły się województwa, to jest takie dość zagmatwane historie naszego, naszego klubu, no ale z takim skutkiem, że istniejemy do dziś i jest to rozbudowane, jest fajnie. W tym roku wypada jubileusz 55-lecia sekcji wioślarskiej oraz 25-lecie międzyszkolnego ośrodka sportowego.